Tyle razy polecaliście mi już powieści tej autorki, że nie mogłam ani wam odmówić, ani sobie odmówić, czyli po raz pierwszy słuchajcie na Wielkim Buku Yrsa Sigurdardóttir. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Mieliście rację, moją pierwszą przygodę z Yrsą Sigurdardóttir zapamiętam na długo, długo, długaśnie, a to właśnie dlatego, że wybrałam na pierwszy ogień pełnokrwisty horror, czyli Pamiętam Cię, który również polecaliście. Opowieść, która sama w sobie być może nie byłaby aż tak bardzo przerażająca, jeżeli chodzi o główny wątek fabularny, ale to, co robi tutaj całą robotę, to jest, słuchajcie, ta islandzka atmosfera, o której zaraz wam opowiem. Opuszczona osada na dalekiej północy Islandii, a w niej samotny dom, odcięty zupełnie od cywilizacji. Dom, który już swojego czasu przeżył swoje, ale dzisiaj próbuje go wyremontować i naprawić od nowa trójka przyjaciół. Niestety ambitny plan przerywają niepokojące wydarzenia i cudza obecność pośród murów. W tym samym czasie w pewnym miasteczku dochodzi do aktów wandalizmu w przedszkolu, które dziwnym trafem przypominają inne akty wandalizmu, które wydarzyły się dokładnie w tym samym miejscu 50 ponad lat wcześniej. A wszystko to połączone jest jednocześnie z zaginięciem dwóch chłopców, zaginięciami, które również były mocno od siebie oddalone w czasie, które pozornie są ze sobą niepowiązane. Teraz martwi mają głos i to żywi są zmuszeni, by go usłyszeć. Czas na najważniejsze pytanie bezsennych śród, czyli czy straszy? Czy Pamiętam Cię Yrsi Sigurdardóttir straszy? Straszy diabelnie, straszy bezsprzecznie, straszy w taki sposób, że nie polecam tej książki czytać w samotności ani przy nie do końca zapalonym świetle. Nie polecam też tej książki czytać w niewyremontowanym domu albo w takim drewnianym domu, który skrzeczy i skrzypi w zależności od tego, jak zawieje wiatr. Mówię wam to i powtarzam, to wszystko jest wina tej całej islandzkiej atmosfery, tej wyalienowanej samotności, tego dziwnego poczucia wyobcowania. Do tego tej wiecznej zimy, która nigdy nie znika, ale jakby osadza się i osacza, i tego słońca, które cały czas się wydaje gdzieś przeciskać jedynie przez taką woal, przez jakąś chmurę. W ogóle to wygląda tak w tej powieści, jakby Islandia składała się z pięciu osób na krzyż, wszystko jest jakby taką zamkniętą się małą, znającą się na wylot społecznością. Pamiętam, gdzie wszyscy się zdają być ze sobą powiązani, przeszłość wciąż ma realny wpływ na teraźniejszość, wszyscy coś wiedzą, każdy coś ukrywa, a jednocześnie nikt nie chce drążyć i lepiej, no, nie wnikać głębiej. I powiem wam, że być może mają rację, dlatego że w Pamiętam Cię można się dokopać do takich sekretów, że głowa mała. Powiem wam, że sięgając po Pamiętam Cię, myślałam, że będzie to bardziej kryminał, albo raczej taki intensywny thriller. A tutaj, bum, zaskoczenie, otrzymałam pełnokrwisty horror, który mnie przeraził do szpiku kości, który autentycznie zmroził mi krew w żyłach, ja nie żartuję, zmroził. Yrsa Sigurdardóttir wprowadza nas w taki świat, gdzie po prostu jakieś zmory nocne na ścianie, to jest w ogóle pikuś, dlatego że u niej to się napisy na ścianach pojawiają, w ciągu dnia krążą duchy, w ogóle jakieś niesamowite wydarzenia, a śmierć przychodzi znikąd. Jej Islandia do tego wszystkiego jest mocno zdehumanizowana, jest całkowicie taka nieludzka w swojej lodowej poświacie, jest zdystansowana wobec emocji i to mnie tutaj najbardziej przeraziło. Tutaj nie ma autentycznie do kogo krzyczeć o pomoc, dlatego że wokół w ogóle nikogo nie ma, jest po prostu biała pustka. Kiedy ginie jakieś dziecko, to słuchajcie, ono ginie na zawsze, albo ginie na tak długi czas, że wszyscy już zapominają, że w ogóle zaginęło jakiekolwiek dziecko, dlatego że gdzie nie sięgnąć wzrokiem, tam jest po prostu wszechwładny śnieg i pusta, gigantyczna przestrzeń. Taki wyalienowany, taki zdystansowany, taki ostry i lodowy jest również styl samej autorki, który niestety w tej powieści, w tej akurat edycji, przebija się przez dość nieudolne tłumaczenie. I to nieudolne tłumaczenie nie dotyczy samego języka, ale raczej stylu, w jakim została ta powieść przetłumaczona, a mianowicie, no, coś tutaj się dzieje nie tak ze składnią. Do tej składni trzeba się przyzwyczaić. Ja coś o tym wiem, dlatego że sama potrafię tworzyć zdania dość mocno nieskładne albo mieć taki dziwny dobór wyrazów, ale w tym wypadku, słuchajcie, do tego trzeba się przyzwyczaić, bo inaczej przez całą lekturę pozostaje takie poczucie bulwersa,
No a to nie jest dość fortunne, kiedy sięgamy po książkę właśnie. Tym bardziej wtedy, kiedy mamy tak doskonałą opowieść, dlatego że Pamiętamcie jest po prostu prześwietna. A wracając do stylu, który się tutaj przebija. Jest zimny, niepokojący, czuć w nim ten lodowaty wiatr i ten horror, który przebija się tutaj z przeszłości. Mieliście po prostu rację. Pamiętamcie Irsi Sigurdardottir to jest rewelacyjny horror, jedna z najciekawszych powieści grozy, zaskakująca i dosłownie mrożąca krew w żyłach. Po więcej Irsy zaglądajcie koniecznie na bloga Wielkiego Buka, dajcie mi też koniecznie znać, czy czytaliście już Pamiętamcie, albo czy czytaliście inne powieści Irsi Sigurdardottir i jakie tytuły mi polecacie. Ja mam jeszcze Statek Śmierci i o nim również niedługo będę Wam opowiadać. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Dajcie mi też znać, czy również zauważyliście, że ta Islandia literacka jest taka właśnie mroczna, lodowata, taka przestrzenna, wyalienowana, bardzo mocno nieludzka. Jestem ogromnie ciekawa Waszych wrażeń. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście wybicielami horroru i wszelkiej grozy, to zapraszam Was na filmik Jak zabija las. 10 przykładów tego, jak zabija las w literaturze grozy właśnie. A jeśli jesteście nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Horror na Wielkim Buku co tydzień w środę, w bezsenną środę. I zapraszam Was również do subskrypcji. Wystarczy, że znajdziecie na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!